przechodzić na 2012. Czy na wstępnym tym projekcie budżetu i przy budżecie one powinny być wpisane, które są zmienne? Tak, tak. One były wpisane, bo no, drodzy Państwo, no nawet mówiąc o budowie chodnika, my ten chodnik musimy zrealizować, to pieniądze będą wypłacone w 2012 roku. Panie burmistrzu, ja mam znowu pytanie, czy to jest też pomyłka drukarska, bo w punkcie na stronie, nie wiem, tu nie ma stron, 8, budowa przedszkola Olszyny, no to jest to remont konserwacyjny, czy budowa przedszkola? Nie wiem, czy ktoś się pomylił. Drodzy Państwo, remont konserwacyjny to jest, no nie wiem, to w żadnym żargonie, nie wiem, Sztyna jest budowlęce, ale remont konserwacyjny chyba nie istnieje coś takiego, bo jest tak, jakby ktoś powiedział, że masło ma smak maślany. Ale tu jest napisane budowa przedszkola, Panie Burmistrzu. Proszę Pana, jakby go nie znał, to wiadomo, na co te pieniądze idą. Idą na budynek, na przedszkole w Olszynach. Chyba wszyscy wiedzą. Niejednokrotnie te zapisy mają charakter bardziej hasłowy, żeby się Państwo orientowali się, na co to idzie, a nie ma to większego znaczenia. Na pewno to nie idzie na przedszkole Wojniczo, tylko idzie na przedszkole Wolszyna. Możemy mówić, czy to jest budowa przedszkola, czy nie budowa przedszkola. Jest to adaptacja budynku parafialnego na potrzeby przedszkola Wolszyna. No, dlaczego to nie jest tak napisane? No bo tak napisane jest. Proszę przyjąć jako pewne. Panie burmistrzu, dlaczego nie ma tutaj w prognozie remonty szkół? Nie ma ani jednej szkoły, że w Piatolinach będzie robiona szkoła, że będzie ogrodzenie, czy to pani Ramsowa wszystko w ramach swojego budżetu będzie robiła? Przepraszam, bo po Piatolinach krąży informacja, że zamykamy szkoły, więc kto powiedział, że w Piatolinach co będziemy robić? No jakiś program jest i panie radny, zobaczymy, no pan przesądza o pewnych sprawach, że ogrodzenie w Piatolinach będzie robione. Ja na ten temat nie wiem. Olszyna to ogrodzenie, bo nie ma w toku szkoły ogrodzenia. Proszę pana, Olszyna ogrodzenie to, a nie wiem, to z panem też uzgadnił, że w ogóle Olszyna będzie ogrodzenie, bo ja na ten temat nic nie mówię. Także... Ja się pytam, dlaczego... Widzę, że pan radny jest lepiej ode mnie zorientowany, bo pan Jacek... Dostarczyć zdjęcia. Ale proszę pana, to, że ogrodzenia nie ma, to nie znaczy, że ogrodzenie ma być... Ja ma być... Olszyna po szkole, przepraszam. No nic na ten temat naprawdę nie wiem. Proszę pana, i to, co pani, co zespół ekonomiczny administracyjny szkół planuje w swoim prognozie, panie. Proszę pana, czyli jeszcze zatrudnia swoich inspektorów i nadzoru budowlanego, bo my mamy swój w gminie. No proszę państwa, uchwała dotyczy programu finansowego, a nie oferty samej typowo oświaty inwestycji w oświacie. Panie przewodniczący, pan prowadzi obrady. Pan udziela głosu. Ja już prosiłem, że... Pan odbiera głos i pan daje. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, więc prosiłem przed 5 minutami, żeby o czym go spytać. Niestety trudno mi powiedzieć. Tylko jedno. Proszę, jest proszę. Ogrodzenie wokół szkoły w Olszynie. To tyle komentarza. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o porządek, to rzeczywiście prosiłem 5 minut temu o to, żeby o tym ktoś prosić, ja go udzielam, czy nie. Natomiast czy radny to szanuje, czy nie, to wychodzi z jego charakteru. Dziękuję. Proszę Państwa, w takim razie przystąpimy do głosowania na temat dotyczący uchwały nr 985 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojciech. Proszę Państwa, kto z Pani Radnych za przyjęciem zmiany wieloletniej programie? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję bardzo. 14 osób za, 1 wstrzymująca się. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwała nr 9/56/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowi ustęp 2 punkt 9 litera A ustęp ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 13 ust. 1 i 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tak ładnie przed Państwem, Rada Miejska w Wolniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zezwala się burmistrzowi Wolnicza na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki. Punkt pierwszy. Ewidencyjna numer 99/17 o powierzchni 0,1846 hektara. Punkt drugi. Ewidencji numer 99/18 o powierzchni 0,1628 hektara. Punkt trzeci. Działka numer 99/19 o powierzchni 0,1499 hektara. Punkt czwarty. Działka numer 99/20 o powierzchni 0,1831 hektara. Punkt piąty. Działka numer 99/21 o powierzchni 0,7715 hektara. Działka numer 22 o powierzchni 0,1431 hektara. Działka numer 23 o powierzchni 0,1513 hektara. Wszystkie położone w obrębie Zaszów, gmina Wolnicz, stanowiące własność gminy Wolnicz. Wykonanie uchwały zaleca się burmistrzowi Wolnicza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma pytanie odnośnie działek? Bardzo proszę. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Wojnicz, uchwała nr 56. Kto z Pani Panów jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9/57/2011. W sprawie dnia 11 sierpnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Wolnicz. Wykładnie Państwo mają przed sobą. Rada Miejska w Wolniczu uchwala, co następuje. Zezwala się burmistrzowi Wolniczu na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości o oznaczeniu jako działka numer 165/12 o powierzchni 1,7 hektara położonej w obrębie Wolnicz, gmina Wolnicz, stanowiącej własność gminy Wolnicz. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Wolnicza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma zapytania co dotyczące nieruchomości stanowiącej własność gminy Wolnicz? Nie widzę. W takim razie, kto z Pani Panów jest za przyjęciem uchwały nr 57? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała nr 9/58/2011 Rady Miejskiej w Wolniczu z dnia 11 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę Wolnicz na podstawie ustawy o samorządzie gminy wykład miasto mają przed sobą. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zezwala się burmistrzowi Wolnicza na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa w postaci nieruchomości oznaczone jako działka ewidencyjna numer 640 o powierzchni 0,4 hektara położonej w obrębie Wolnicza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym objętej księgą wieczystą numer TR1T/00108473/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. Paragraf drugi. Nieruchomość określona w paragrafie pierwszym zostanie włączona do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczenia na realizację zadań własnych gminy określonych w artykule 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasadzie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Wolnicza. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Państwa. Chcę zadać pytanie odnośnie nabycia. Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 9/59/2011 Rady Miejskiej w Wolniczu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Wolnicz nieruchomości. Uchwala się, wykładnie prawną macie Państwo przed sobą, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy.
zezwolcie burmistrzowi Wojnicza na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa w postaci nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1150/2 o powierzchni 0,8 hektara, położonej w obrębie Wojnicza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, objętej księgą wieczystą numer TR1T przez 00109829/7, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczysty Sądu Rejonowego w Warszawie. Paragraf drugi. Nieruchomość określona w paragrafie pierwszym zostanie włączona do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, określonej w artykule 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Paragraf trzeci. Wydanie uchwały zleca się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma pytanie odnośnie uchwały? Nie widzę. Kto z Pani Panów jest za przyjęciem uchwały o wyrażenie zgody na nabycie? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan również o komentarz. Panie Przewodniczący, ja wnioskuję, aby, bo nie chciałem przerywać powiedzmy toku głosowania, ale wnioskuję, aby Pani Inżynier Jękło dwa słowa o każdej z tych nieruchomości powiedziała. Tytułem wtajemniczenia Państwa sołtysów i zaproszonych gości, bo Państwo radni na komisjach dobrze znają, o co chodzi, o jakie nieruchomości. Uważam, że Państwo powinni być też poinformowani, bo no, niejednokrotnie aż by niepoważnie było, że byliście Państwo na sesji, jakieś uchwały były, aby nie mieć za bardzo o co, o jaką nieruchomość chodzi. Pierwsza uchwała dotyczyła działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Działki te są zlokalizowane w miejscowości Dębina Zakrzowska. To jest obręb geodezyjny Zakrzów, tak jak pisze w uchwale. Działki te są usytuowane za domem ludowym w Dębinie Zakrzowskiej. No i powierzchnia tych działek, to jest 7 działek, wszystkie są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Powierzchnia tych działek jest wymieniona w uchwale, to jest tam od 14 arów około do 18 arów. Działki te były właściwie przeznaczone do sprzedaży już przy sporządzeniu budżetu na ten rok. Podobno z tych działek jest już był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o konstruowanie budżetu na ten rok.